Доброго, Паку. Це ти ще обуділ? Так. Заважу Мікою, це то момент твій старий фотелік. О, Єсу, такий будь малюткий. Цікаво, чи вийдеш? Przymierzymy. Мікою, спробуємо, чи вийдеш? Czy jesteś takim jeszcze małym syneczkiem mamusinem? Czy wszedłbyś jeszcze do tego fotelika, czy już nie bardzo? Sprawdzimy. O! A jeszcze by się jeszcze zmieścił! Byś moje małe baby! Jaka mina. Jeszcze byś wszedł. Tak? A co prawda krzywo jesteś. Jak ci? Trzeba ci trochę to poprawić. O! Teraz super. Ty teraz jest idealny fotelik dla niego. No. Jak się siedzi, Miki? No teraz wygląda, że wygodnie. No, ale ile się już nie da wyżej, no nie? Nie, to jest max. Ale jeszcze? Jeszcze? Z tubkami tutaj będziemy ruszać, ruszać? Jeszcze się mieści. Moje małe baby. O baby, baby. A ja myślałem, że się już nie będziesz mieścił. Szaleństwo. Pamiętasz, jak tutaj ty w tym spałeś? Co tam masz? Ty jesteś duży chłopczyk już. Dalej. Gorąco? O Jezu, spadnie. Dobrze trzymaj. Przecież nic się nie stało. Tata trzymał. On jest zadowolony. Bunt. A bunt? Idziemy przymierzać tapetę do twojego pokoju, Mikołaj. Idziemy ci robić spokojem. Remonty, remonty, remonty. Wybraliśmy ci takie liściaki. Drzewa, dżungle. To co? Witamy was na kanale Enjoyment Family. Ja jestem Krzysiu. Marta. I Mikołaj. I Miki. Cześć. Pójdziemy sobie teraz do komputera i przymierzymy tapetę na ścianę u Mikołaja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na dzień dobry, całus. Mikołaj się właśnie obudził. Tak, widzieliście, przymierzyliśmy go do starego fotelika. O dziwo, jeszcze by tam pojeździł, jeszcze pasuje. Tylko, że na pewno nad morze byśmy nie dojechali, bo było mu w nim niewygodnie. Światełko? Lampa się świeci. Lampa? Tam jest lampa. To jest lampa, tak? Idziemy zobaczyć na lampę? Tak. To dobrze, chodź. Idziemy popatrzeć na lampę. Patrz, to jest lampa. Tak? To jest lampa. O, jaka lampa? Lampa? Ale ciekawe. Ale ciekawy Mikołaj. Okej. To ja przyjdę później. To widzimy się już przy komputerze. Jesteśmy w pokoju. Spalamy projekt. Mamy projekt już w pokoju Mikołaja. On może nie jest ułożony tak, jak to tam jest aktualnie w pokoju, natomiast chodzi głównie o wymiary i tak dalej, gdzie są drzwi, gdzie jest okno, jak to wygląda. Komoda akurat się zgadza, natomiast tej sofy nie będzie, no nie? Chcemy zrobić tapetę u ściany Mikołaja, u nas zrobiliśmy i teraz zrobimy ją u niego. Mamy wstępnie wybrany projekt. Łóżeczko mamy wstawione, akurat jest... Łóżeczko się wstawiło. Tak. I mamy takie zaokrąglone, jakie mamy, trochę mi się zapadło w podłogę, jak widzicie. Ja go, może go podniosę, bo to tak trochę głupio, żeby ono tak nie było. Już jest dobrze. Już nie jest w podłodze. To możemy tam dać. I też nie lewituje. Fantastycznie. Nie, zostaw telefon, mamusi. Zostaw. A! Więc zaczniemy sobie od tego, że zajmiemy się tą ścianą. My mamy plan taki, żeby ją całą zabudować w tapecie, fototapecie. Tutaj za drzwiami jest bardzo mało. Cieniutko, ale tu i też będzie fototapeta, tak, bo by głupio wyglądało, gdybyśmy tutaj kawałek, skończyli nie? nad drzwiami. Także ja po prostu całe to zakleję tą fototapetą, którą sobie wybraliśmy. Ja już mam tutaj ją przygotowaną, Martusia jeszcze tego nie widziała. A, już zrobiłeś, super. Tak, tak już mam. Co się tak spinasz? Tam chcesz? Dobrze. O. Tak to będzie wyglądać.
No las będzie miał Mikołaj taki, że szok. Fajnie chyba wygląda ta tapeta, podoba mi się. Jak wam się podoba, dajcie znać. Dajcie znać, co dawaliście swoich dzieci w pokoju. Czy robiliście fototapetę, bo myśmy na początku myślałam, że tam po prostu namaluję jakieś kropeczki, czy coś tam, widziałam takie projekty, ale to jest do zarąbania jeden krok. Więc stanęło na fototapecie. Myślę, że wygląda dobrze. No, tak jak mówiłem ci, podniosłem ją jak najwyżej się dało. I żeby ten spód był taki... Żeby ten spód ja był startem. Ja widziałam IKEA taki dywan, który wygląda jak leśny mech. I Mikołaj dostanie leśny mech do pokoju. Także wydaje mi się, że to będzie fajne, że ta tapeta startuje tutaj od samego dołu. Bo ją ona jest na tyle wysoka, że ją możemy sobie dopasować, że na przykład nie będzie tych dolnych liści. Ale podobają mi się. Ale one. Fajnie, że one się zaczynają, no nie? Tak. Ja chyba dawałam obrót symetryczny. To bym musiał to zrobić, bo nie mam takiej wersji. Tak tutaj pogilę tego. O, masażyk. Potem tacie zrobię masażyk. Mamy ciekawe, kto kiedy zrobi masażyk. Kto ma mnie zrobi masażyk? No tak. Ja ci mówiłem, że ci zrobię. I ci robiłam wczoraj. Robiłem ci, drapkałam cię, kochanie, bo ty zasnęłaś i nawet nie wiesz, kiedy skończyłem. Ja się przekładałam, żeby nie wydrapać mi ciuny w jednym meczu. Ale prawda jest taka, że wczoraj Martusię drapałem, jak sobie już drzemała, także zgodnie z obietnicą. Poszło. Lubicie, jak was drapkają? Ja kocham drapkanie. Dzisiaj rano naprawiam odpływ liniowy. Martusia wczoraj tak dogłębnie myła łazienkę, że wyrwała silikon z odpływu. Albo była brudna. No. Buziaka. Mogę prosić buziaka? No buziak to nie jest ała. Ała, ała to jest ała, ała, nie buziak. Jezio, co ty robisz, ty łobuzie? Mam przygotowaną tą teraz tą odwrotną. Tylko, że tutaj akurat tak to fajnie pasuje, że ten liść tutaj na dole wystaje, wyrasta tutaj. No nie, bo on tutaj w tym momencie zostanie tam w drzwiach, zostanie tutaj wycięty. No ale zobaczymy. Zobaczymy, bo to jest to drzewo z kolei takie też, które rośnie. No ale tu masz rację, że fajnie to wygląda. Taka kumulacja tych wszystkich liści w tym miejscu. Tak jest odwrotnie. A to chyba tamta lepsza, nie? Teraz jaśniejsza jest. Tak też wygląda dobrze. Bo teraz te liście wyrastają tutaj. Tak, przy drzwiach. Przy drzwiach. Znaczy ten główny, duży liść się zgubił, bo jest wycięty. I ten kwiatek tam, konwalia. Konwali ich nie ma i palmy tej dużej nie ma. Bo ale tam... palmy i tak nie było, bo ona... Znaczy była, no była, no, tylko była ścięta. No. No tak też jest dobrze. Jeszcze dam tą poprzednie. A my się chyba zapiszemy na basen. Mama znalazła zajęcia na basenie. Wydaje mi się, że do poprzedniej mi bardziej pasowało. Że te liście tak rosły tutaj, wiesz, z tymi konwaliami. Znaczy w sensie, że to co teraz masz? Tak, to co teraz. Dobrze, no to tak. Teraz trzeba tylko zadzwonić i zamówić. Dzień dobry. Tak, tak, to są widełki, bo właściwie nie wiem, nie wiedziałem, jakie będziecie mieli w ofercie. Super, dobra, dziękuję. Aktualnie dzwoniła pani od murków oporowych, bo w ogóle to jest takie szalone, że cokolwiek nie chcecie robić, to musicie stać się specjalistami w tej dziedzinie. Tak. Musicie przeszczupać wszystko, dowiedzieć się wszystkiego, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Alfa i omega. Tak. Bo później zadają wam takie pytania, że na przykład pyta się, czy 99, 49, no nie? A 99, 49 to są dwie różne... No tak, ale pyta się, czy takie, no nie? I tak dalej, no nie? Bo tam jest tyle tego wszystkiego, że się tak wydaje, że to takie proste, natomiast nie jest to takie proste i właśnie o to chodzi, że cokolwiek nie ruszacie w domu, przy jakiejkolwiek robocie, to wszędzie trzeba być specjalistą. Tak, ale w ogóle mamy takie kombo niefortunnych zdarzeń, że to jest abstrakcja, nic nie idzie po naszej myśli, wszędzie takich kłód pod nogi, cokolwiek nie robimy, to jest problem, 1 500 000 900. A to nie ma kogoś, bo nie przyjedzie, a to ten coś tam wymyśla, a to temu coś się zepsuło, albo ktoś przestanie odbierać telefon. No właśnie tak mama się denerwuje.
A ja jestem miły w rozmowie. Jestem naprawdę miły w rozmowie z ludźmi. Nie krzyczę po nich. Wydaje mi się, że zamawiamy tą tapetę, już nie kombinujemy. Ja ją po prostu zamówię w tym wymiarze większym. Tak. Zmierzymy sobie to jeszcze. Damy zakładki po jakieś 20 cm, 20 cm z drugiej. Mhm. Że jakby się nam coś spieprzyło, to żebyśmy mieli możliwość chociaż tych 20 cm uratować. Znaczy, przy takiej dużej tapecie, jeśli chodzi o te fototapety, to jest taki problem, że jak kupujecie zwykłą tapetę w supermarkecie, to te wzory są powtarzalne i jak wam coś nie wyjdzie, to dajecie następny kawałek i jest super. Natomiast tutaj macie tylko jedną szansę, a nie jest to tanie po prostu. A nie jest to tanie, bo ta tapeta będzie kosztowała jakieś 900 zł. Tak, 900 zł za ten kawałek na tą ścianę, tam jest 4,5 metra, 2,80 około wysoko. I będziemy musieli to zrobić i najlepsze jest to właśnie, że jak się jakikolwiek kawałek zepsuje, to już jest nie do uratowania. Dlatego to jest takie mega duże ryzyko, ale efekt powinien być super. Bo to jak widzieliście, jak byliśmy na wakacjach, nad morzem, to widzieliście tam, że mają w hotelach takie specjalne pokoje do zabawy dla dzieci. I tak jak żeśmy mówili, my trochę za bardzo poszliśmy w dorosłe dziecko z naszym pokojem, dlatego chcemy go zmienić, chcemy mu tam zrobić... Znaczy dorosłe taki... nie, to też nie tak, bo na początku potrzebowaliśmy tej komody, przewijaka, łóżeczka, no nie, i w ten sposób. No tak, nie pasuje. Tak, ale teraz jak już on się zaczyna bawić wszystkim i tak dalej, to fajnie, żeby miał tam swoje takie różne zabawki i przerobimy ten pokój taki na bardziej taki, można powiedzieć, pokój zabaw niż pokój do życia. O. Będziemy mogli żyć. Jakoś to będzie. No. Dobra, to ja zamawiam i widzimy się za chwilę. Tak. Czas zmierzyć dokładnie. Tutaj będzie ładna fototapeta. Zobaczymy, czy ci się będzie podobać, czy nie. Nie. 4,42, ale między listwami. 4,50. 4,50 i będzie ok. 4,50, no. A tam za Krzysiem są moskitiery, które też są kolejnym problemem. My to mamy ostatnio nie wart. Przyszły za małe, słuchajcie. Bo mamy obułe takie okna. No rama okienna. Mamy je takie okrągłe, nie wiem. Chciałam być mądrzejsza. Tak czy siak nie pasują. Dali nam też za małe montaże, także... Za duże. Także ona nam tam jakby wypada. No. Bo gdyby ten element, który wchodzi na ramę okienną był dłuższy, to nie byłoby problemu. A tak zostaje nam szpara. I robale i tak będą przez to wlatywać. Oprócz tego jedna przyszła zepsuta. W ogóle pani ze mną dyskutuje już chyba od tygodnia. Powiedzieli mi, żebym zamknęła. W ogóle jaka akcja. W ogóle pani mi powiedziała, bo otworzyłam, bo to z Allegro było kupowane. Otworzyłam spór. Powiedzieli mi, że bardzo proszę, abym zamknęła spór. Ja mówię, że zamknę spór, gdy cała sytuacja zostanie rozwiązana i reklamacja zostanie uwzględniona, bo jedna przyszła zgięta, że się do niczego nie nadaje, bo była źle zabezpieczona, a wszystkie pozostałe są za małe, no nie? Zakończ spór. Ja już kiedyś tak zrobiłam. Zakończyłam spór. Drugi raz sporu nie otworzycie. Już jest po ptokach. Mogą wam nagwizdać. No i od wczoraj pisaliśmy z jednym kolesiem. On już zrozumiał tekst, no nie? Po czym pani napisała, żebyśmy dali wymiary okna. No to myśmy podali wymiary, że moskitiera jest zbieżna z wymiarami okiennymi, że one były podane dobrze, tylko te moskitiery, które oni sprzedają, są jakby za małe. Tak. No, za wąskie. Za wąskie. I pani powiedziała, że w takim razie bardzo prosi o podanie poprawnych wymiarów, no nie? Zrozumiałam to tak, że uwzględniając to, jak oni robią te moskitiery, pododawać odpowiednią ilość centymetrów czy tam milimetrów. Które brakuje do okna, no? Które brakuje do okna, dziękuję kochanie. Dodałam, a pani mi odpisała, że przecież to są inne wymiary, niż ja im wysyłałam w zamówieniu. A najlepsze jest to, że nie da się tam do nich dodzwonić. Nie da się. 40 minut wczoraj siedziałam na telefonie i nie dodzwoniłam się. Prosiliśmy o kontakt z ich strony, to nie zadzwoni, tylko pisze maile. Nie wiem, czy się boi, czy co. Może to jest taki rocznik, który boi się rozmawiać przez komórkę, bo jest taki. Nie wiem, no tragedia. No wszystko jest po prostu nie tak i na razie mamy wrażenie, że minie nam lato i moskitier nie zamontujemy po prostu.
Masz dobrą parówę? Smaczna? Tak, to jest twoja. Robisz am-am? Pokaż, jak robisz am-am. Tak, paluszkiem rozdzielasz sobie na mniejsze kawałeczki, tak? Hyhu. Uważaj, bo spadniesz. Tak, super to robisz. Świetnie. Ty to masz, kochanie, talent. Umiesz takie sztuczki. Idziemy do taty? Chodźmy do taty. Ma mi przyjść obicie do krzesełka IKEA. Takie laminat na nóżki i podstawek pod krzesełko. Także ma przyjść niby dzisiaj i chciałam to dzisiaj zrobić. Mam nadzieję, że przyjdzie, bo jak na razie mamy w pół do drugą, kuriera jeszcze nie było, więc nie wiem, czy w końcu dotrze dzisiaj, czy jutro. Mam nadzieję, że dziś. Trzymajmy kciuki. Tak? Pycha, ale to jest twoja paróweczka, mamusia nie. Niam, 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 niam. Potem mu zjem i będzie płacz, że mu zjadło. Nie, nie, smarujesz mnie parówką.